wieczorami, gdzieś tam któreś to podania wysyłam na różnego rodzaju konkursy, to była wtedy w ogóle fantastyka. To nie były takie podania kryminalne. I okazało się, że ten konkurs zacząłem wygrywać. Albo tam jakieś wyróżnienia, albo jakieś pierwsze miejsca, drugie, tak jakby chyba wszystkie z możliwych miejsc, czyli 1, 2, 3 plus wyróżnienie w różnych konkursach. I wtedy stwierdziłem, że może fajnie było napisać coś dłuższego. Tylko że uważałem, żeby napisać coś dłuższego, potrzeba kursów, czegoś takiego, że trudno być pisarzem, nie mając tego żadnego tak jakby backgroundu, to złe słowo, może chodzi o takiego zaplecza. No. Tylko że na ten kurs nie poszedłem, bo byłem zbyt leniwy. Co doprowadziło mnie do tego, że dowiedziałem się, że we Wrocławiu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kryminału, gdzie jest przyznawana nagroda jakiego kalibru. I tylko że podczas tego festiwalu, który trwa od 5 tam do 7 dni, zależnie tam od terminu, są organizowane kursy dla młodych adeptów pisania. Żeby się taki kurs dostać, trzeba było napisać opowiadanie, wysłać je i zostać docenionym przez jury. Bo wtedy się dostawało darmowy nocleg, jedzenie i kursy. No jako, że darmowego dnia nigdy się nie odmawia, to napisałem to opowiadanie i wygrałem te kursy. Wtedy właśnie miałem spotkanie z Mariuszem Czuwajem, który już stwierdził, że fajnie, żebym coś napisał. Przez rok nie zrobiłem prawie nic i była kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, więc znowu napisałem opowiadanie i znowu tam pojechałem. A wtedy już mi kazano po prostu na więcej kursów nie jeździć, bo to bez sensu, bo już się niczego więcej nie nauczę. I tak się przyjemnie złożyło, że 2 lata później wylądowałem na scenie, bo byłem nominowany do wielkiego kalibra, czyli do tej nagrody, która jest tak jakby głównym punktem stamtąd dla wszystkich. I wróciłem stamtąd, nie z kalibrem, tylko z nagrodą specjalną imienia Jeliny Paradowskiej. Tak, i tak zacząłem pisać w sumie, a potem to już poszło. Znaczy dalej też tak jakby to nie jest mój pierwszy zawód, bo pracuję jeszcze zawodowo, tylko też to jest związane z pisaniem, jestem dziennikarzem technologicznym. Więc można powiedzieć, że cały dzień siedzę i piszę. A jak nie siedzę i piszę, to myślę i pisaniu. I dużo, dużo tego jest niestety. Ale to chyba przyjemnie, bo każdy powinien mieć jakąś taką pasję, która go odrywa od zwykłej roboty. Czy to jest nie wiem, jazda konno, granie w golfa, czy sklejanie modeli. I jeżeli to się w którymś momencie przeradza w pracę zawodową, to jeszcze lepiej. Dopóki to nas bawi i nie sprawia, że nie chce nam się wstawać z łóżka, żeby cokolwiek ze sobą zrobić, no to myślę, że warto wtedy na tego się robi po godzinach, bo takie naprawdę zwykłe szare życie jest po to, żeby było zwykłe i szare. Tak? Pasje są pod tego, żeby nas bawiły. Ja mam to szczęście na razie, że mnie to jeszcze bawi, chociaż pisanie to jest dla mnie straszna rzecz, którego nienawidzę, ale fajnie wychodzi, więc będę to kontynuował. Dzięki, o to jeszcze zapytam, jak ci idzie pisanie. Ale teraz opowiedz nam proszę o sercu, ponieważ pojawiło się w księgarniach 13 lutego, stosunkowo niedawno. Jak się czujesz po premierze swojej trzeciej powieści? Na jaki odbiór liczysz i czy czegoś się boisz może? Czytelników. Zawsze jak książka ląduje w księgarniach, to człowiek się boi. Przynajmniej ja się boję, bo w momencie, kiedy ona już nie jest moja, czyli kiedy ląduje już u wydawcy i już wiem, że druk jest zamknięty, skład i to wszystko już czeka w księgarniach gdzieś tam, to nie mam absolutnie żadnego wpływu, jak to ludzie odbiorą. I ja się mogę z nimi kłócić, że źle zrozumieli moją książkę. Co jeszcze przy pierwszej książce robiłem, przy drugiej już się powstrzymywałem, przy trzeciej już w ogóle tego nie robię. Bo to już nie jest moje, to jest już czytelników, ja nie mam prawa to odbierać tak, jak sobie chcą. No, ale cieszy mnie to, że pierwsze recenzje, które się już pojawiają, są bardzo pozytywne. Które stwierdzają, znaczy udało się odczytać to, co ja chciałem, żeby zostało odczytane. Więc mam tu tyle szczęścia, że trafiłem na świadomych czytelników, którzy wiedzą, jak się powinno podchodzić do literatury, dają gatunkowej. Więc to mam tutaj dobrze, ale oczywiście to jest ogromny stres. A ja się bardzo cieszę, że już ten etap mam za sobą, bo Oda Orty, która się pojawiła w 2016 pod koniec, no to cały czas ta historia gdzieś no była, siedziałem w głowie i tak naprawdę od premiera Orty no to do czerwca zeszłego roku to non stop byłem cały czas w tej historii i mocno mi użyło, że już tak jakby mam ją z głowy. I ja